Siemano, witajcie, to kolejny dzień na Fojanowicach i dzisiaj mamy sprawy trochę takie lekko organizacyjne. Jak widzicie, nasza buta dla pimpka musi kompletnie się zmienić. Nie, ona nie może być drewniana. Z ostatniego odcinka musiałem niestety jaksy oddać Kati, bo był cały dzień na tak. No niestety, takie zasady. Więc dzisiaj zajmiemy się od początku tym, że po prostu zobaczymy, co będzie dało się zrobić z tych tutaj oto właśnie diaksów. Na szczęście te diaksy, które wcześniej Kati mi wszystkie zabrała, uzgodniliśmy, że okej, odda mi, więc spokojnie, mogłem stracić o wiele więcej diaksów, a tak to straciłem tylko kilka. Jak widzicie, mamy ich o wiele, wiele więcej, więc dokończmy sobie. Musi być ta buta diaksowa, bo pimpek zasługuje na najlepsze rzeczy. Tak samo jak tutaj pimpek, ten tutaj pimpek oraz inne zwierzątka. Wojan Team, wbijajcie do sklepu z koszulkami, jeżeli chcecie właśnie taką przekozacką koszuleczkę. Ostatnio właśnie był Black Friday, możliwe chyba jeszcze nadal jest Black Friday, ponieważ jest przez cały weekend, więc polecam, wbijajcie. Ostatni dzisiaj dzień zakupów, na przykład jak chcecie taką bransoletkę za połowę ceny pomarańczową, to wbijajcie, bo dzisiaj jest ostatnia szansa. Tak na serio, dzisiaj jest ostatnia szansa na to, żeby kupić rzeczy w niższej cenie. Następna taka szansa pewnie będzie dopiero za rok, na kolejny Black Friday, więc polecam, ogarniajcie sobie takie opaski. W sumie właściwie chyba tylko opaski zostały, bo wszystko inne po prostu wykupiliście, więc polecam. Ale opaski nadal są, więc kupujcie póki są właśnie po takich cenach. Okej, a tutaj co się tutaj znajduje? Prezent dla Wojtka, doceń moje poświęcenie. Bardzo ciężko było mi go przyprowadzić. Okej, tylko że tutaj nic nie ma. Halo, halo, co tutaj mamy? Co tutaj jest? No, nie wiem właściwie od kogo też jest ten prezent. Ten prezent, czekaj, bardzo... Wydaje mi się, że od Kati. Myślę, że od Kati ten prezent. Możecie napisać mi na dole w komentarzach, co to był za prezent, bo ona napisała, że bardzo było ciężko go tutaj dostać. Wygląda, jakby tutaj był villager, bo wiecie, takie miejsce jak villager, tak jak tam są, więc możliwe, że przyniosła nam jakiegoś mega fajnego villagera, ale ten villager zniknął. A może przyniosła tego byczka, tego handlarza, tylko że ten handlarz znika, więc niestety, no niestety nie ma go już tutaj, więc, ale jak najbardziej dziękuję. Dziękuję, zostawimy oczywiście podziękowania i dzisiaj również sprawdzimy, jak tam Kati poradziła sobie z bazą, o ile w ogóle się skapnęła, że przecież my zrobiliśmy bazę pod jej domkiem, więc sprawdźmy sobie na początku właśnie to. Dzisiaj, jak widzicie, sprawy organizacyjne na Wojanowicach, sporo się rzeczy wydarzyło, więc sporo rzeczy trzeba jeszcze zrobić, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. No dobra, przejdźmy sobie do tego tajnego tutaj pomieszczenia. Idziemy w ogóle, jak wow, jak fajnie wygląda, jak mam tyle diaksów. No i czekaj. Czy ona w ogóle wie o tym? Czy ona się o tym dowiedziała? Wydaje mi się, że nie, bo słuchajcie, to przejście tutaj cały czas jest. Poza tym nic... Czekaj. A nie, dobra, to już tak było. Ej, czekajcie, wszystko jest tak jak było. Ona o tym się nie dowiedziała. Ona się nie dowiedziała o tym miejscu. Ale przekozacko, mordeczko. Co to jest? Tajna baza Wojtka. Ej, no wszystko zostało tak jak jest. Czyli ona nadal nie wie o tym, że my tutaj mamy tajną bazę. Trzeba ewidentnie jakoś ją o tym poinformować. Albo nie, no po prostu zostawimy sobie to i zobaczymy, dopóki się nie skapnie o tym, że jest tajna baza. Tak sobie ta tajna baza tutaj właśnie będzie. Dobra, no w takim razie wracamy sobie do nas, do naszych po prostu codziennych zajęć. Bo ewidentnie Kati chyba po prostu nie interesuje to, co znajduje się pod jej domkiem. No, całkiem spoko, dobra. Nie mam z tym żadnego problemu. Ja sobie tam będę miał swoją własną bazę, jak długo tylko będzie się dało. Ej, cieszę się z tego powodu właśnie, że taka baza będzie. Okej, dobra, jak widzicie, mamy naprawdę bardzo dużo diaksów. Jestem ciekaw, czy z tych diaksów można coś wybudować ciekawego, fajnego. Zaraz to sprawdzimy. Ale najpierw przejdźmy się do zoo, bo jak widzicie, Kati tutaj zrobiła u nas w Wojanowicach zoo, więc patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Wow, kucio, co tam? I lamy sobie nawet tutaj są, ale kozacko, tutaj mamy... Ło, tutaj jest również Alfred! Alfred z perełką i nawet jest lisek. A ten lisek, no nie wiem, ten lisek, czy on zjada te porówki, czy nie? Może go nakarmię? Albo dobra, nie, lepiej... Chociaż dobra, nakarmijmy liska, skoro już tutaj jesteśmy. Ej, tak, on zjada te poróweczki! Ej, proszę, w takim razie, jedz sobie lisek. Nie ma sprawy, luzik, arbuzik, zostań sobie tam, zostawię ci też to. Albo nie, wiecie co? To zabiorę
bo przecież tutaj jest jedzonko, nie tutaj. Tutaj jest jedzonko, o. I również możemy częstować tutaj inne zwierzątka. Tutaj niestety nic nie ma, ale te niedźwiedzie polarne, nie, tutaj też nie ma nic do jedzenia. O, jest bambus do karmienia tej pięknej tutaj oczywiście pandziuli. Pandziulka niestety cały czas jest tutaj sama, cały czas jej się nudzi. Kiedyś pójdziemy i znajdziemy drugą pandziulkę, żeby tutaj miała towarzystwo, bo ewidentnie póki co jest jej tutaj nudnawo. Tutaj również jest konik, przyszedł do zoo, chyba chce odwiedzić tam, więc możliwe, że damy go również do bramy razem z panem naszym. Albo zróbmy to w sumie, damy go razem z Alfredem oraz Perełką. Albo chociaż niech sobie lata na zewnątrz. Dobra, niech będzie na wolności. Palion niestety póki co jeszcze nic nie wybudował, więc no trochę lipa. Wiecie co? W takim razie, słuchajcie, wybudujmy dom Palionowi. Jelo, będzie taki właśnie prezent od nas dla niego. Wybudujemy mu taki mini prowizoryczny domek, żeby po prostu miał jako prezencik po prostu, bo on cały czas od samego początku Wojanowic nie ma domku i to jest wręcz po prostu karygodne. Jak można tak długo domku nie mieć? Ja nawet nie mam na kim pranków robić, bo po prostu on nic nawet tam jeszcze nie zostawił, więc ewidentnie zabieramy się za budowę domku dla Paliona. I ten domek, wiecie co, specjalnie zrobimy taki trochę słabszy, wiecie? Zróbmy go z bloków redstone'a, o. Jakie to będzie złe. Domek z bloków redstone'a, wy co sobie wyobrażacie? Weźmy sobie jeszcze troszkę dirta. Czekajcie, dirt mamy tutaj i on będzie taki brzydki. A Palion, wiesz, no Palion dostanie domek, no proszę. Dodatkowo czekajcie, jakieś drzwiczki jeszcze sobie weźmiemy. Wszystkie rzeczy, żeby ten domek oczywiście u niego zrobić, oczywiście jak najpiękniejszy, prawda? No przecie. Okej, więc uwaga, zabieramy się do roboty. Zacznijmy od drzwi. Drzwi będą oczywiście jedne, to nie, już zrąbałem, okej. Tutaj pociągniemy sobie dalej dirta. Okej, taki piękny dirt, nawet te drzwi nie są do końca dokończone. Jakie to jest głupie i brzydkie. A, okej, no ale co? No prezent, prezent, na nic więcej nie po prostu tutaj nie stać. Okej, drzwiczki tutaj tak, w ten sposób. Okej, no patrz. No on będzie po prostu w niebo wzięty, jak zobaczy ten domek. Jestem po prostu pewien tego. Jestem pewien, że będzie zadowolony, bo jednak taki domek, no myślę, że nikt takiego domku na Wojanowicach nie ma, więc czekajcie. Ej, tutaj będzie okienko. Takie fajne filarki będą. Ej, albo w sumie właśnie zrobić to tak ładniej, ale z tego budulca, który tutaj mamy. Owca! Ej, w sumie owca? Czekaj. Owce sobie też tutaj weźmiemy dla niego, żeby po prostu miał tutaj towarzystwo, więc weźmiemy owce. Dobra, czekaj, tutaj zbudujemy to z dirta. Tutaj będzie takie piękne okienko. Będzie najszybszy wybudowany jakby domek chyba na Wojanowicach i przy okazji najbrzydszy. No, będzie Palion miał po prostu tytuł najbrzydszego domku i wszyscy będą myśleli, że to jest jego domek, to jest najlepsze. Okej, dalej po prostu pociągniemy sobie dalej to tak, w ten sposób jaki jest. Okej, tutaj troszeczkę również damy tego, żeby było tak jak wcześniej. Możemy to mu w sumie zepsuć i postawimy tutaj. O, to jest jego kotek. O, to jego kotek też będzie przecież w środku. Proszę bardzo, no Palion, na mnie możesz zawsze liczyć. Przecież wiesz o tym, że Wojtek zawsze zrobi ci taki idealny domek. No słuchajcie, sam bym chciał w takim domku po prostu zamieszkać, nie? Jest tak idealny. No spójrzcie na niego tylko. Dobra, cyk, tutaj będzie tak, tak. Tutaj będzie kolejne okienko. Dobra, tutaj niestety skrzyneczki trochę przeszkadzają, ale na szczęście, czekajcie, to trzeba zniszczyć jednak. Na szczęście tutaj można zrobić filary dalej w ten sposób, widzicie? I też się wszystko ładnie wyrównuje. Uwaga, uwaga, tak, dokładnie tak. Mamy ten piękny domek zrobiony. Teraz oczywiście zabieramy się za dach. No, napiszcie sami na dole w komentarzach, czy chcielibyście taki dom, czy po prostu chcielibyście kiedyś dostać taki dom. Ja myślę, że spokojnie każdy z was chciałby coś takiego właśnie dostać, no bo jednak to jest taki prestiż, taki prestiżowy dom, you know. Jest naprawdę kozacki. Ja nie mogę, jesteśmy źli. Naprawdę. Palion nam taką ładną budę zrobił, pamiętacie? Taką ładną budę diaksową, a my mu budujemy taki brzydki dom. Ja nie mogę. Ale co? No elo, no po prostu musi mieć chociaż jakąś prowizoryczną budowlę, bo on nie ma kompletnie gdzie mieszkać, więc widzicie, dbamy o niego. Dbamy o Paliona, żeby tutaj miał idealnie. No proszę, tylko spójrzcie na to. Okej, tak zrobione. Tutaj takie niedobytki jakby, w sensie troszeczkę wystaje ze ścian niektórych rzeczy, ale to o to chodzi. O to chodzi, żeby to właśnie w ten sposób było. No i spójrzcie, spójrzcie tylko jak ten domek wygląda. No coś pięknego. Patrzcie, spójrzcie tylko jak symetryczny. No idealny domek właśnie dla Paliona. Oświecimy go z zewnątrz również, żeby tutaj pięknie nic się nie respiło. Łóżeczko damy do środka, już nawet kotek jest w środku, więc wszystko ma co chce, widzicie? Ale jazda, no ja bym po prostu taki domek chciał, nie? Mam nadzieję, że Palion też mi kiedyś taki domek wybuduje. Postawmy tutaj właśnie jego kotka. Tak ładnie
to ozdobimy. Czekaj, w ten sposób. O! Zostawimy tutaj również pochodnie. Jakie to jest dobre. Okej, okay. Można dać informację, że prezent od Wojtka. Czekaj, tylko tutaj bym również zrobił taką zagrodę i w tej zagrodzie dał coś zielonego. Najlepiej jakieś zwierzątkę zielone. Najfajniej jakby była tutaj jakaś owieczka. Więc czekaj, dajemy tutaj informację. Prezent od Wojtka. Okej, okay, taka krótka wiadomość. Prezent od Wojtka, mam nadzieję, że docenisz. Pracowałem nad tym bardzo długo. Proszę bardzo, no naprawdę bardzo długo nad tym pracowałem, starałem się i tak dalej. Ale teraz zróbmy tak, ogarnijmy sobie owieczkę, zieloną oczywiście owieczkę, żeby tam mu towarzyszyła, prawda? Albo weźmy dwie nawet owieczki, weźmiemy dwie różnego koloru. Oj, no. Albo dobra, w sumie trzy. No dobra, niech będą trzy, chodźcie za mną. Będzie miał trzy różne kolory i w ten sposób nauczymy go po prostu, żeby nie był cały czas uzależniony od zielonego koloru, bo jeśli nie wiecie, Parion jest po prostu mega mocno uzależniony od zielonego koloru, a jak widzicie, w tym domku nie będzie nic zielonego oprócz tej tutaj liny, więc kozacko. Dobra, come on owieczki. Jeszcze kawałeczek za mną proszę. Tutaj, do mnie, okej. Pięknie. Dobrze, i teraz was szybko, cyk, zamykamy, no i zostajecie tutaj na zawsze. Palionixon będzie, mam nadzieję, się wami opiekował. Oczywiście od środka fajnie jakbyśmy zrobili taki widoczek na te owieczki, prawda? Patrzcie, jak one sobie tutaj pięknie latają. Taki piękny widoczek. Tutaj również zrobimy sobie okienko takie. O, i nawet wiecie co? Tych okienek tutaj nie wyrobimy szkłem. No, bo już nie chce mi się iść po szkło, a po prostu tutaj o to chodzi, żeby to był taki, wiecie, taki domek surowy, ale taki dobry. Widzicie? Są owieczki, jest wszystko. I teraz pytanie, czy on sobie to będzie przenosić, te wszystkie rzeczy, czy ja mu będę przenosić. No właśnie nie wiem, wiecie, tak szczerze. No dobra, niech on sobie to wszystko przeniesie tak jak chce, niech sobie tam ułoży i ja myślę, że ten domek jest już skończony. Widzicie? Jest po prostu perfekcyjny. Napiszcie na dole w komentarzach, czy wy byście chcieli taki domek. Ja na pewno, no bo jednak hello, tutaj sam prestiż po prostu z tego kipi. Myślę jeszcze, żeby tutaj coś dodać, a może dodam taką dekorację od środka, widzicie? Dodamy kubełek. Kubełek i tutaj półeczki dodamy, takie o. Patrz, i od środka też to będzie w ten sposób ładnie wyglądać. Proszę bardzo, takie filary, które będą utrzymywały ten domek. Ja nie mogę, no i bardzo mi się to podoba. Również możemy dodać tutaj fontannę. Czekajcie, ej, no to będzie genialne. Fontanna radości od Paliona. Czekajcie, tylko jak to złapać, czekaj. Musimy to chyba jakoś w ten sposób. O, o nie, poleciało na boki. O nie, całe wszystko tutaj jest zalane. O, no, dobra, czekaj. Cyk, okej, okay. Teraz jest idealnie. Teraz jest po prostu idealnie. Dobra, myślę, że tak w ten sposób może zostać. Czekaj, spłyniemy sobie tutaj na dół. I nawet fontannę ma. Nie, to jest prysznic, będzie mógł się tutaj kąpać. Będzie mógł się kąpać, żeby nie śmierdział. O. Dobra, no i domek gotowy, mam nadzieję, że takie coś wam się podobało. Napiszcie, jak to oceniacie. Czy efekt wam się podoba, czy nie. Mi osobiście jak najbardziej tak. I czy sami byście zamieszkali w takim domku. Ja myślę, że Palion doceni ten prezent. No bo jednak włożyłem w to naprawdę bardzo dużo serca. Zresztą widzicie, nawet czerwony kolor. Więc nawet normalnie krew tutaj wylałem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluba, puu! Chcesz dołączyć do teamu Wojana? Wbijaj na sklep wojanshop.pl. Jest dostępny w pierwszej linijce opisu. Znajdziesz tam mega kozackie wzory na koszulki oraz gadżety Wojana, takie jak bransoletki. Dostępne są również mega kozackie promocje, więc wbijaj do sklepu, pierwsza linijka opisu. A ja ci dziękuję za uwagę. Trzymaj się, cześć!